Rozdział 4. Droga uświęcenia. Aby móc żyć zwycięskim życiem chrześcijańskim, musimy nauczyć się jako jednej z pierwszych rzeczy całkowitej prostoty. Jakżeż myśmy wszystko uczynili skomplikowanym. Pisze się całe tomy, używa się całego szeregu technicznych wyrażeń. Mówi się nam, że tajemnica polega na jednej, to znów na innej rzeczy i tak dalej. Dla większości z nas jest to jednak wszystko tak skomplikowane, że jakkolwiek znamy te rzeczy teoretycznie, nie jesteśmy w stanie zastosować ich w sposób praktyczny w naszym codziennym życiu. W celu wyjaśnienia prawd, o których była mowa poprzednio, w jeszcze prostszy sposób będziemy chcieli w tym rozdziale przedstawić je w postaci obrazów. Droga. Dla wielu z nas najjaśniejszym przykładem zwycięskiego życia stał się cytat, który znajdujemy w 35 rozdziale Księgi proroka Izajasza w wierszu 8. I będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie. Obraz ten przedstawia drogę wiodącą w górę, zbudowaną dla tych, którzy pragną wyjść spośród trzęsawiska tego świata. A jakkolwiek droga ta jest wąska i stroma, jest rzeczą możliwą dla każdego z nas, aby po niej chodzić, gdyż dalej czytamy, że którzy tą drogą pójdą i głupi nawet nie zbłądzą. Wiele jest niebezpieczeństw, które czyhają na tych, którzy z tej drogi zejdą, ale jak długo się tej drogi trzymamy, jesteśmy całkowicie bezpieczni. Czytamy bowiem, że nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej. Tylko dla jednej kategorii ludzi wejście na tę drogę jest zamknięte, a jest nią człowiek nieczysty. Nie pójdzie po niej nieczysty. Określenie to obejmuje nie tylko grzesznika, który nie zna Chrystusa jako swojego Zbawiciela, ale także chrześcijanina, który go zna, lecz chodzi w niewyznanym grzechu i jest nim skalany. Jedynym wejściem na tę drogę jest przejście wiodące przez małe, ciemne, straszne wzgórze, a jest nim wzgórze Golgoty. I jest to tego rodzaju wzgórze, na które trzeba się wspinać na rękach i nogach, a zwłaszcza na kolanach. Jeśli jesteśmy zadowoleni z naszego obecnego życia chrześcijańskiego, jeśli z nieprzemożnym uczuciem głodu nie pragniemy dostać się na oną drogę, to nigdy nie udamy się na kolana, a zatem nigdy też nie wdrapiemy się na owo wzgórze. Jeśli jednakowoż nie jesteśmy z siebie zadowoleni, jeśli jesteśmy głodnymi, wówczas stwierdzimy, że istotnie się wspinamy. Nie śpieszcie się. Pozwólcie raczej, by Bóg uczynił was łaknącymi prawdziwie chodzenia tą drogą. I niechaj sprawi, byście prawdziwie upadli na kolana w gorącej modlitwie pełnej tęsknoty za świątobliwością. Ci, którzy chcieliby być tylko turystami, chcącymi tę drogę tylko zwiedzić, nie zajdą daleko. Jeremiasz pisze, a szukając mnie, znajdziecie. Gdy mnie szukać, będziecie ze wszystkiego serca swego. Jeremiasz 29:13. Niskie drzwi. Na szczycie wzgórza, strzegąc wejścia na drogę, stoi wyniosły i ponury przedmiot – krzyż. Stoi niejako na granicy czasów i na granicy dwóch grup ludzi. U stóp krzyża znajdują się niskie drzwi, tak niskie, że aby przejść przez nie, trzeba się schylić i przez nie się przeczołgać. Tak wygląda jedyne wejście na tę drogę. Przez to przejście przejść musimy, jeśli chcemy się posunąć dalej naprzód. Drzwi te nazwane są drzwiami złamanych. Tylko ci, którzy doznali złamania swego ja, mogą się dostać na tę drogę. Odtąd już muszą wyznawać, już nie ja, lecz Chrystus. W każdym z nas jest owo harde, nieugiętego karku ja. Owo zatwardzenie karku rozpoczęło się w ogrodzie Eden, gdy Adam i Ewa, którzy dotąd byli Bogu poddani i uginali przed Nim i przed wolą Jego swego karku, naraz się zatwardzili i w desperacki sposób chcieli pozyskać niezależność od Boga, usiłując stać się bogami. Poprzez całe Pismo Święte spotykamy się z tymi samymi zarzutami Bożymi skierowanymi pod adresem Jego ludu, a mianowicie, iż zatwardza swój kark,
i objawia się ta rzecz w naszym życiu. Jesteśmy twardzi i niepoddający się. Jesteśmy uczuleni na najmniejsze zadraśnięcia, łatwo wpadający w rozdrażnienie, w zazdrość, prędko krytykujący. Pełno w nas niechęci i braku skłonności do wybaczania. Próbujemy robić wszystko w naszej własnej mocy i usiłujemy wykonać przy pomocy własnych wysiłków to, co powinno być pozostawione Bogu. Pełno w nas wygodnictwa, a jak często prowadzi to do nieczystości. Każda z tych rzeczy, a także wiele innych, mają swoje źródła w owym pysznym ja, które znajduje się w nas. Gdyby tego ja tam nie było, a na jego miejscu znajdowałby się Chrystus, wówczas tych reakcji by nie było. Zanim więc wejdziemy na tę drogę, Bóg musi zgiąć i złamać to ja, odznaczające się tak twardym karkiem, tak aby zamiast niego mógł w nas panować Chrystus. Być złamanym oznacza nie mieć żadnych praw, ani wobec Boga, ani wobec człowieka. Nie oznacza to tylko poddania moich praw Jemu, ale oznacza to raczej uznanie, że nie posiadam żadnych praw poza prawem pójścia do piekła. Oznacza to, że jestem po prostu niczym i że nie mam niczego, co wolno byłoby mi nazywać moją własnością, ani czasu, ani pieniędzy, ani dóbr, ani stanowiska. W celu złamania naszej woli i podporządkowania jej swojej woli, Bóg przyprowadza nas do stóp krzyża i tam nam pokazuje, czym prawdziwie złamanie jest istotnie. Widzimy owe zranione ręce i nogi naszego Zbawiciela i ową twarz tak pełną miłości, ukoronowaną cierniem, a wtedy staje się nam jasne, na czym polega prawdziwe złamanie swego ja, objawiające się doskonale w tym, który powiedział: nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wysączając do samego dna gorzki kielich naszych grzechów. Tak więc jedynym sposobem, aby doznać owego złamania naszego ja, jest patrzenie na Niego i uświadomienie sobie, że to nasze grzechy właśnie przybiły Go do krzyża. Wtenczas, widząc tę miłość i poddanie się samego Syna Bożego, który umarł zamiast nas, serca nasze doznają dziwnego skruszenia i wtedy będziemy pragnęli być złamanymi dla Niego i będziemy się modlili: daj, bym zbawiony był od mego ja i zanurzony w Tobie. Tyś kielich win mych wypił aż do dna, żyj w serca mego ozdobie. Niektórzy z nas już doświadczyli, że Bóg żadnej modlitwy nie wysłuchuje tak prędko jak modlitwy o dokonanie złamania naszego ja. Ustawiczne dokonywanie wyboru. Nie myślmy jednakże, że musimy doznać złamania tylko raz, chwili przechodzenia przez niskie drzwi. Już do końca będziemy musieli ustawicznie dokonywać wyboru. Bóg przywodzi na nas potrzebny ku temu nacisk, lecz my sami musimy dokonać wyboru. Jeśli ktoś nas obrazi lub zekceważy, natychmiast staje przed nami wybór, czy poniżenie to przyjąć jako środek, przy pomocy którego łaska pragnie uczynić nas jeszcze pokorniejszymi. Możemy jednak też znowu zatwardzić się i dać odpór, co jest połączone z niechybnymi następstwami w postaci na pewno pojawiających się duchowych zaburzeń. Przez cały dzień nasze złamanie będzie doświadczane i na nic się nie przyda, jeśli będziemy udawali, że jesteśmy złamanymi przed Bogiem, a nie będziemy okazywali tego w stosunku do osób bezpośrednio nas otaczających. Bóg zawsze niemal doświadcza nas poprzez innych ludzi. Dla wierzących nie ma żadnej przypadkowości. Wola Boża zostaje nam objawiona poprzez Jego zrządzenia, a zrządzaniami tymi są bardzo często inni ludzie, mający w stosunku do nas rozmaite wymagania. Jeśli więc twierdzisz w sobie plamę hardości, to nie pozostaje ci nic innego, jak tylko ponownie udać się na Golgotę i tam popatrzeć na Chrystusa złamanego za ciebie, a wówczas odejdziesz znowu z gotowością, by być złamanym dla Niego. Drzwi złamanych pokropione są najświętszą, kosztowną krwią Pana Jezusa.
Gdy schylamy się, aby się przez te drzwi przeczołgać, krew ta oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, ponieważ nie tylko zachodzi konieczność schylania się w celu przejścia przez te drzwi, lecz na drogę wejść mogą wyłącznie czyści. Może jeszcze nigdy nie poznałeś Pana Jezusa jako swego Zbawiciela, a może już Go znasz od lat. Ale w jednym i drugim wypadku potrzeba Ci tego, gdyż jesteś skalany grzechem, grzechami pychy, zazdrości, niechęci, nieczystości itd. Jeśli wszystkie te grzechy oddasz temu, który je zaniósł na krzyż, wówczas On szepnie raz jeszcze słowa, które On dziś wypowiedział na krzyżu: wykonało się. A serce Twoje będzie bielsze niż śnieg. Dar Jego pełni. A zatem w ten sposób wchodzimy na tę drogę. Widnieje ona przed nami jako wąska, stromo w górę się wspinająca droga, skąpana w świetle i wiodąca do niebiańskiego Jeruzalem. Po obu stronach tej drogi wszystko toni w gęstych mrokach. Ściślej mówiąc, mroki te dochodzą aż do samego kraju drogi, ale na samej drodze panuje światło. Za nami jest krzyż, który nie robi już wrażenia ciemnego i ponurego, lecz lśni wspaniałym blaskiem. Nie widzimy też już więcej Pana Jezusa rozciągniętego na Jego ramionach, ale pełnego zmartwychwstałego życia idącego tą drogą. W ręce swej niesie dzban, w którym znajduje się woda żywota. Podchodzi całkiem blisko do nas i ofiarowuje nam tę wodę. Wystarczy podać Mu swoje serce, tak jak gdyby się podawało pusty kubek. Zagląda do środka, ach cóż to za wszystko objawiające spojrzenie. A gdy widzi, że pozwoliliśmy Jego krwi oczyścić je, napełnia je wodą żywota. Idziemy więc dalej, radując się, uwielbiając Boga i opływając Jego nowym życiem. Oto czym jest przebudzenie duchowe. Ty i ja, napełnieni stale Duchem Świętym, miłujący innych i troszczący się o ich zbawienie. Nie ma żadnego zmagania się, żadnego czekania. Wystarczy tylko oddać Mu każdy grzech ku oczyszczeniu Jego najświętszą krwią i przyjąć Jego ręki ów dar pełności Ducha, który jest dany nam całkowicie za darmo, aby wreszcie Pan mógł działać przez nas. Idąc w ten sposób, razem z Nim mamy Pana naszego zawsze blisko siebie, który nas napełnia, także kubki nasze nieustannie się przelewają. Reszta naszego chrześcijańskiego życia polega więc odtąd po prostu na kroczeniu tą drogą z przepełnionymi sercami, cały czas uginając karku i poddając się Jego woli, ustawicznie polegając na krwi, że nas oczyści, i żyjąc w całkowitym połączeniu z Jezusem. W tego rodzaju życiu nie ma niczego sensacyjnego, żadnych emocjonalnych przeżyć, na które byśmy mieli ze wzdychaniem tęsknie czekać. Jest to po prostu całkiem zwyczajne życie codzienne, które Pan nasz dla nas przewidział, i to jest prawdziwą świątobliwością. Zboczenie z drogi. Niekiedy możemy jednak ześliznąć się z tej drogi i to rzeczywiście się zdarza, gdyż droga ta jest wąska. Wystarczy jeden mały krok w bok i już jesteśmy poza drogą, spowici ciemnością. Dzieje się to zawsze, ilekroć w czymś się stajemy nieposłuszni lub gdy nie jesteśmy dostatecznie słabi, aby pozwolić Bogu zrobić wszystko. Na skraju drogi zawsze znajduje się szatan, który krzyczy na nas, chociaż nas nie może dotknąć. Ale możemy poddać się Jego głosowi aktem woli, co jest początkiem grzechu i oddalenia się od Pana Jezusa. Niekiedy stwierdzamy, że staliśmy się hardzi w stosunku do kogoś z ludzi, a niekiedy w stosunku do samego Boga. Niekiedy stajemy się przedmiotem ataku ze strony zazdrości lub niechęci. Niekiedy stwierdzamy, że w naszych sercach powstaje niepotrzebne napięcie i szamotanie się, zamiast żebyśmy polegali na Nim. A w tym samym momencie już znaleźliśmy się po drugiej stronie, jako że nic nieczystego nie może chodzić tą drogą. Nasz kubek jest zanieczyszczony i nie przelewa się. I tracimy nasz pokój z Bogiem. Jeśli nie powrócimy na drogę natychmiast, będziemy się od niej coraz bardziej oddalali. Musimy więc powrócić. Ale jak? Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to prosić Boga, aby nam wskazał, co spowodowało ześlizgnięcie się. Pan to zrobi.
Chociaż niekiedy trwa to długo, zanim wreszcie mu się to uda nam tę rzecz pokazać. Może mnie ktoś rozdrażnił i zirytowałem się. Bóg pragnie mi pokazać, że nie ma znaczenia ta rzecz, którą dana osoba popełniła, ale sposób, jak na to zareagowałem. Gdyby moje ja było prawdziwie złamane, nie byłbym się zirytował. Tak więc miarę tak tęsknie spoglądam na drogę, gorąco pragnąc znów się na niej znaleźć. Ponownie widzę Pana Jezusa, a także widzę, jak wstrętną rzeczą jest popaść w stan rozgniewania i że Pan Jezus umarł po to, aby mnie od gniewu zbawić. A gdy znów czołgam się na rękach i kolanach w kierunku drogi, nareszcie znów znajduję się koło Niego i proszę o czyszczenie mnie Jego krwią. A Pan Jezus czeka już tam, aby mój kubek na nowo napełnić tak, by się aż przelewał. Hallelujah. Bez względu na to, w którym miejscu ześlizgnąłbyś się z drogi, zawsze stwierdzisz, że Pan woła cię do powrotu i do poddania się ponownemu złamaniu, a krew będzie zawsze miała tę moc, aby cię obmyć i uczynić całkowicie czystym. Na tym polega owa wielka tajemnica tej drogi, aby wiedzieć, co zrobić z grzechem, gdy się wkradnie. Sekret polega na przynoszeniu go zawsze do krzyża, aby tam ujrzeć jego okropność, wyznać go Bogu i uważać go za zmazany dzięki mocy i wartości krwi Pana Jezusa. Prawdziwym sprawdzianem naszego stanu będzie więc w czasie całej naszej wędrówki tą drogą, czy nasze kubki się przelewają, czy prawdziwie miłujemy innych i czy troszczymy się o nich, czy mamy pokój Boży w naszych sercach. Te rzeczy są barometrem tej drogi. Jeśli odnośnie do tych rzeczy zaistniały jakieś zaburzenia, to znaczy, że gdzieś musiał wśliznąć się grzech, albo litość nad samym sobą, albo szukanie własnej chwały, pieszczenie się w myślach albo w czynach, wrażliwość, obraźliwość, bronienie samych siebie, usiłowanie robienia czegoś w naszej własnej sile, kompleks niższości, wstydliwość, rezerwa w stosunku do innych, zmartwienie, strach i wiele innych jeszcze tym podobnych rzeczy. Nasze chodzenie z innymi. Nie wspomnieliśmy dotąd o jednej właściwości chodzenia tą drogą, a mianowicie o tym, że drogą tą chodzimy razem z innymi, a nie sami. Jest tam oczywiście i Pan Jezus. Są jednakże inni podróżni, a prawem obowiązującym na tej drodze jest utrzymanie z nimi społeczności równie bliskiej i równie serdecznej jak z samym Panem Jezusem. W rzeczywistości bowiem te dwie rzeczy są bardzo ściśle ze sobą związane. Nie możemy naruszyć jednej społeczności bez naruszenia równocześnie i tej drugiej. Wszystko, co staje pomiędzy nami a innymi, a więc takie rzeczy jak niecierpliwość, odraza albo zazdrość, staje natychmiast między nami a Bogiem. Przeszkody te są niekiedy jak gdyby tylko delikatnymi welonami, przez które możemy choć z pewnym trudem widzieć. Jeśli ich jednak nie usuniemy natychmiast, wnet staną się grubsze i będą przypominały koce, a po chwili już grube mury. A wówczas będziemy odcięci zarówno od Boga, jak również od bliźniego, a zdani na samych siebie. Nie trudno jest zrozumieć, dlaczego te dwa rodzaje społeczności są tak bardzo ze sobą związane. Bóg jest miłością. To jest miłością do innych. Dlatego też w tym samym momencie, w którym powodujemy zerwanie społeczności z naszym bliźnim, tracimy ją także z Bogiem, gdyż On go miłuje nawet wtedy, gdy my go nie miłujemy. Co więcej, skutkiem takiego grzechu jest zawsze chodzenie w ciemności. Usiłujemy bowiem tę rzecz zakryć i zamaskować, czym naprawdę jesteśmy lub co naprawdę czujemy. Takie właśnie ma zawsze znaczenie w Słowie Bożym słowo ciemność, ponieważ ona zakrywa, podczas gdy światło zawsze wszystko objawia. Pierwszym skutkiem, jaki powoduje grzech w nas, to zawsze tendencja, aby się ukryć, czego wynikiem jest udawanie, noszenie maski i nieszczerość w stosunku do Boga, albo też w stosunku do człowieka. A jest rzeczą jasną, że ani Bóg, ani człowiek nie mogą mieć społeczności z nieszczerą osobą.
Powrót do społeczności z Panem Jezusem sprawi, że powrócimy również do społeczności z naszym bratem. Wszelki brak miłości trzeba uznać za grzech i jako taki wyznać, aby mógł zostać obmyty krwią Pana Jezusa. A wtedy dopiero będzie można wyprostować tę rzecz także pomiędzy nami a naszym bratem. Gdy w ten sposób będziemy przychodzili z powrotem do Pana Jezusa, stwierdzimy, że nasze serca napełni miłość Jezusowa ku naszemu bratu i będziemy pragnęli dać wyraz tej miłości poprzez czyny pełne miłości w stosunku do Niego i w ten sposób będziemy chodzili w społeczności jeden z drugim. Tak więc wygląda droga życia. Nie ma w tym wszystkim jakiejś nowej, zdumiewającej nauki. Nie ma w tym czegoś nowego, co miałoby się stać tematem naszych kazań. Nie ma niczego rzucającego się w oczy. Chodzi tutaj po prostu o życie, które należy prowadzić dzień za dniem i to bez względu na okoliczności, w których Pan nam pozwoli się znaleźć. Nie ma też żadnej sprzeczności pomiędzy tymi rzeczami, a wszystkim, co dotąd może na temat życia chrześcijańskiego czytaliśmy lub słyszeliśmy. Staraliśmy się tylko obrazowo przedstawić w nader prosty sposób wielkie prawdy dotyczące poświęcenia. Jeśli jednakowoż rozpoczniemy prowadzić tego rodzaju życie teraz, będzie to oznaczało, że się duchowo przebudziliśmy. Jeśli będziemy żyli tak w dalszym ciągu, będzie to kontynuowaniem duchowego przebudzenia. Przebudzenie nie jest bowiem niczym innym, jak tylko wynikiem tego, że ja i ty chodzimy w światłości tą drogą, którą opisywaliśmy w całkowitym połączeniu się z Panem Jezusem i ze sobą nawzajem, podczas gdy kubki nasze są ustawicznie oczyszczane i napełniane aż do przepełnienia życiem i miłością Bożą.